artykuł 357 paragraf 1 na contrario, artykuł 358 KPK nie wyrazi zgody na utrwalanie przez oskarżyciela posiłkowego przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, gdyż przepisy dotyczące nagrywania przebiegu rozprawy nie odnoszą się do posiedzenia, natomiast artykuł 96 KPK umożliwia stronom, daje stronom prawo udziału w posiedzeniu, natomiast nie daje prawa utrwalenia przebiegu posiedzenia. I przewodniczący informuje, że to posiedzenie jest niezaskarżalne i zażalenie na nie nie postanowienie nie wyłączę, tak. Zażalenie na nie nie przysługuje. Nie wyłączę, proszę w takim razie nie wyłączę kamery. Proszę, natomiast ja mam uchwałę. Ale... Przewodniczący protokół, przewodniczący w tym miejscu proszę zanotować. Oskarżyciel oświadcza, iż nie wyłączy kamery. Albowiem mam uchwałę. Iż nie wyłączy kamery. Przewodniczący w takim razie pana informuje, że zgodnie z artykułem 48 paragraf 1 kodeksu prawa o ustroju sądów powszechnych, jeśli pan nie dostosuje się do upomnienia przewodniczącego, to w takim razie nastąpi wydalenie pana z sali i posiedzenie odbędzie się bez pana dalszego udziału. A proszę bardzo, ja więc tylko mogę, proszę, ja tylko proszę mogę powiedzieć. Proszę w tym miejscu wyłączyć kamerę. Dlatego ja daję uzasadnienie. Przepraszam, ja daję uzasadnienie. Zapiszmy. Ale proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać. Zapiszmy. Przewodniczący poucza o treści artykułu 48 paragraf 1 ustawy prawa o ustroju sądów powszechnych i o konsekwencjach niedostosowania się strony do upomnienia przewodniczącego, a w szczególności możliwości wydalenia z sali. Oskarżyciel oświadcza, iż nie wyłączy kamery. Dobrze, zmieniłem zdanie. Wyłączam. Dobrze, wyłączam.